Do kogo głównie skierowana jest oferta parku? Nasza oferta skierowana jest właściwie do wszystkich, tak? To jeżeli mielibyśmy to zrobić jakiś przedział wiekowy, to właściwie od 3 lat do 75, powiedzmy, tak? Natomiast to są całe rodziny, tak? Bo na naszym ośrodku tutaj oprócz parku liniowego posiadamy również boiska do koszykówki, do siatkówki i do badmintona, jest plac zabaw, są altany piknikowe, takie grillowe. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Czy zaplanowane są jakieś szczególne akcje promocyjne w aktualnym sezonie? Tak, w aktualnym sezonie, tak jak w ubiegłych latach, mamy w planach szczególne akcje. Na pewno powtórzymy, to już będzie druga edycja pikniku z ratownikami GOPR. To impreza, która spotkała się z dużym zainteresowaniem w roku ubiegłym. I mamy nadzieję, że w tym roku zrobimy to jeszcze z troszeczkę większym rozmachem. Oprócz tego oczywiście na koniec wakacji wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej zrobimy akcję Bezpieczny Powrót do Szkoły. Natomiast już pod koniec maja zaczynamy cykl spotkań jako przygotowania też do Światowych Dni Młodzieży. To cykl spotkań rozważania na wysokości i tutaj będzie to skierowana raczej akcja do osób młodych. Otóż jesteśmy już po rozmowach z ojcem Mariuszem Taborem, który będzie tutaj u nas w parku, na którejś z platform wysoko będzie prowadził takie coś na zasadzie rekolekcji dla młodych ludzi w ramach właśnie przygotowań do SDM-ów. Z nowości w tym sezonie zaplanowano mamy budowę dużej altany takiej ogniskowej, w której będziemy mogli pomieścić nawet imprezy do 100 osób.